Panie, witamy wszystkich bardzo serdecznie. Greetings to you, beloved. Rozpoczynamy nasze nabożeństwo, naszą modlitwę poranną. We're starting our service, our morning prayer. W imię Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. In the name of God, the Father, Son and Holy Spirit. Obchodzimy dzisiaj drugą niedzielę po Trójce Świętej. We're celebrating today the second week after the Holy Trinity. I jesteśmy jako Kościół, jako parafia, dokładnie tydzień temu rozpoczęliśmy nowy cykl kazań. And as the church, we have started a new sermon series. I ten cykl dotyczy atrybutów Boga. The sermon series on the attributes of God. Będziemy badać cechy Boga. We're going to study the qualities of God. I także będziemy zadawać sobie pytania, a co to znaczy dla mnie? We'll also ask the questions, what does it mean for me? Bóg wzywa nas dzisiaj do uwielbienia słowami Psalmu 24. God calls us today to worship using the words of Psalm 24. Zaczynając od wersetu 7. Podnieście o bramy wasze głowy, podnieście się, wrota odwieczne, aby wszedł Król Chwały. Któż jest tym Królem Chwały? Pan mocny i potężny, Pan potężny w boju. Podnieście o bramy wasze głowy, podnieście się, wrota odwieczne, aby wszedł Król Chwały. Któż jest tym Królem Chwały? Pan zastępów. On jest Królem Chwały. Starting with the verse 7. Lift up your heads, O gates, and be lifted up, O ancient doors, that the King of the Glory may come in. Who is the King of the Glory? The Lord strong and mighty, the Lord mighty in the battle. Lift up your heads, O gates, lift them up, O ancient doors, that the King of the Glory may come in. Who is the King of the Glory? The Lord of hosts. He is the King of the Glory. Tydzień temu nasza niedziela była poświęcona tematowi samoistności Boga. A week ago, we were talking about the self-sufficiency of God, deity of God. Mówiliśmy o tym, że Bóg jako stworzyciel świata nie zależy od niczego i od nikogo. We talked that God, as the creator of the world, does not depend on anyone or anything. Czego nie można powiedzieć o nas, ludziach stworzonych, istotach ograniczonych. And that's something you can tell about us as the creation, limited creation. Dzisiejsza niedziela jest poświęcona tematowi wieczności Boga. Today's Sunday we're dedicating to the eternality of God. Nie jest to łatwe zagadnienie. It's not an easy subject. Jak pewnie zobaczymy za chwilę. As we will see in a moment. Ale postaramy się tak przybliżyć ten temat, żeby można było coś wynieść dla siebie. But we'll try to bring this subject close to us so that we will be able to understand. Na przykład istniał taki czas, kiedy człowieczeństwa, kiedy nas nie istniało, prawda? For example, there was some time when we as the humanity did not exist. Ale jeśli chodzi o Boga, to nigdy nie było takiego czasu, kiedy Bóg by nie istniał. But when we're talking about God, there was no time when God did not exist. Bóg istnieje wiecznie. God exists always. Boże istnienie nie zależy od czegoś. God's existence does not depend on anything. Jak już ustaliliśmy tydzień temu. As we have talked a week ago. Mówiliśmy o tym, używaliśmy tej ilustracji, którą widzimy w sumie tutaj, krzew, który płonął, z którym rozmawiał Mojżesz. We used the illustration which we actually see here as well, the burning bush which was burning and Moses was talking to him. Mojżesz zwrócił uwagę na to zjawisko. Moses turned his attention to that event. Ponieważ oglądał on krzew, który płonął, ale nie był spalany. Because he saw the bush which was burning but was not burnt. I to jest najpiękniejsza ilustracja samoistności Boga. And that's the most beautiful illustration of the deity of God. Żeby rozpalić zwykły ogień, potrzebujemy jakiegoś materiału. In order to light up just an ordinary fire, we need some burning materials. I wtedy dopiero ten ogień może pochłonąć ten materiał. And only then the fire can consume the material. W ten sposób coś się spala. And that's how we will burn something. Natomiast ten krzew, z którym spotkał się Mojżesz, to był ten ogień, z którym on się spotkał, był niezależny. But the bush and the fire which Moses met, it was independent.
On nie zależał od tego materiału, który płonął. It did not depend on the materials for burning. Na tym polega niezależność Boga, jego samoistność. And that's the self-sufficiency of God. Jego wieczność jest także bardzo z tym związana. His eternity is very connected to it. Ponieważ my funkcjonujemy w takim wymiarze 2D. We function in a 2D dimension. Myślimy bardzo tak linijnie, myślimy o tym, co już się wydarzyło, co się wydarzy, jesteśmy ograniczeni tym rozumieniem czasu, które posiadamy. We think very linearly what has happened, what will happen, we are limited in time that we have. Nasze istnienie zależy od różnych zewnętrznych czynników. Our existence depends upon the different factors from the outside, które mają miejsce w czasie, which take place in time. A Boże istnienie nie zależy od niczego. God's existence doesn't depend on anything. Nie zależy od naszego uwielbienia. Doesn't depend on our worship. Nie zależy od tego, czy zgromadzimy się w tym miejscu w niedzielę, czy nie. Doesn't depend whether we will gather at this place on Sunday or not. Niezależnie od tego, co my o nim myślimy. Doesn't depend on what do we think about him. Bóg może się bez tych rzeczy obejść. God can exist without all of these things. Ale my nie. But we can't. I adoracja Boga, nasze uwielbianie Boga jest potrzebne przede wszystkim dla naszego duchowego wzrostu. And the adoration of God and worship of God is necessary for us, for our growth. Jeśli chcemy rozwijać relacje z naszym Ojcem w niebie, if we want to extend the relationship with our Heavenly Father, who is Heavenly Father, to jest to konieczne, abyśmy przychodzili do Niego. It is important for us to come to Him. Wymawiając te słowa uwielbienia, speaking the words of worship, wyrażając naszą miłość do Niego, showing our love to Him, wyznając nasze grzechy przed Nim, confessing our sins to Him. Bóg nie słyszy nic nowego, kiedy zaczynamy nasze nabożeństwo od spowiedzi, wymieniamy tam sobie w głowie wszystkie nasze grzechy. God does not hear anything new when we confess our sins and all of the things we have done. On wie dokładnie gdzie, kiedy i jak zgrzeszyliśmy. He knows exactly where, how and when did we sin. I wie o tym lepiej niż my. And he knows about it better than we do. Ale okazywanie skruchy, kajanie się, jest potrzebne dla naszych dusz. But showing this humbleness is necessary for our souls. I wyznanie naszych grzechów przypomina nam o naszej własnej bezwartościowości. Confessing our sins reminds us about our own unworthiness. Ale jednocześnie przypomina nam o tej nieskończonej wartości Chrystusa. But simultaneously it reminds about the eternal worthiness of Christ. I to jest piękne. And this is beautiful. Więc sam fakt tego, że Chrystus został związany, abyśmy my zostali rozwiązani, uwolnieni. Just the fact that Christ was bounded so that we could be unbounded and freed. On został schwytany po to, byśmy my mogli być uwolnieni. He got taken captive so that we could be liberated. W waszych ławkach, krzesłach jest modlitwa spowiednia na samym początku. In your chairs, you see the program for the service. And it's going to be the prayer of confession. Chciałbym was teraz prosić o powstanie. I want us to ask and stand up. Zabranie, wzięcie do tego programu. Please take the program into your hands. I spędzimy chwilkę w ciszy. We'll spend a moment in silence. Po czym będziemy wspólnie wyznawać nasze grzechy tekstem tej modlitwy, która jest zapisana. After that we'll all together confess our sins with the text written in your programs. Módlmy się. Let's pray. Wyznajmy nasze grzechy. Let's confess our sins. Wieczny, miłosierny Boże, ukochałeś nas miłością ponad nasze zrozumienie. Umieściłeś nas na ścieżkach sprawiedliwości ze względu na imię swoje. Jednak my zeszliśmy z Twoich dróg, zgrzeszyliśmy przeciwko Tobie myślą, słowem i czynem, przez to, co zrobiliśmy i co zaniedbaliśmy. Kiedy wspominamy hojny dar Twojej łaski, którego symbolem jest chrzest. O Boże, chwalimy Cię i składamy Ci dziękczynienie, że znowu nam przebaczasz.
Modlimy się, abyś udzielił nam łaski umierania dla grzechu każdego dnia i każdego dnia powstawania do nowego życia w Chrystusie, który żyje i króluje z Tobą i w którego potężnym imieniu modlimy się. Amen. Wszystkich tych, którzy pokutowali szczerze, Bóg pociesza dzisiaj słowami z pierwszego listu świętego Piotra. God encourages using the words from the letter to letter from Peter. Przypominając nam o Chrystusie, który rozwiązał problem naszego grzechu. Reminding us about Christ who solved the problem of our sin. On nasze grzechy na swoim ciele poniósł na drzewo, abyśmy obumarłszy grzechom żyli dla sprawiedliwości. Przez jego rany zostaliście uzdrowieni. He himself bore our sins in his body on the tree, so that we might die to sin and live for righteousness. For by his wounds you have been healed. Jest tylko jedna możliwa, poprawna reakcja na tą wspaniałą wieść. There is only one true response to this beautiful news. Dziękczynienie. Thankfulness. I będziemy je wyrażać słowami znanego protestanckiego hymnu. We're going to show it using the words of very well-known Protestant hymn. Cudowna Boża łaska. Amazing grace. Wszystkie pieśni są w kolejności alfabetycznej w waszych śpiewnikach. All the songs are placed in alphabetical order in your folders. Strzeż mnie jak źrenicy oka, ukryj mnie w cieniu swych skrzydeł. Przed niegodziwymi, którzy mnie gnębią, przed wrogami mojej duszy, którzy mnie osaczyli. Okryli się swoim tłuszczem, zuchwale mówią swymi ustami. Gdziekolwiek idziemy, otaczają nas, wytężają swój wzrok, aby nas powalić na ziemię. Podobni są do lwa, żądnego łupu, do lwiątka, siedzącego w ukryciu.
Powstań, Panie, wystąp przeciwko niemu i powal go. Swoim mieczem ocal moją duszę od niegodziwego. A swoją ręką, Panie, od ludzi tego świata, których udziałem jest to życie. Ja zaś w sprawiedliwości ujrzę Twe oblicze, a gdy się obudzę, nasycę się Twoim podobieństwem. Zostańmy proszę w pozycji stojącej. Please remain standing. Na ten czas czytania Słowa Bożego. The time of the reading of God's Word. To ta część dialogu, którym jest nabożeństwo, kiedy to Bóg przemawia do nas bezpośrednio przez swoje Słowo. This is an important part of the dialogue where God speaks to us directly using His Word. Dlatego chcemy być uważni do tego, co On nam przekazuje. That's why we want to pay attention to what He tells us. Czytanie z Księgi Psalmów, Psalm 90. Panie, Ty byłeś naszą ucieczką z pokolenia na pokolenie. Zanim zrodziły się góry, zanim ukształtowałeś ziemię i świat, od wieków na wieki Ty jesteś Bogiem. Obracasz człowieka w proch i mówisz, wracajcie, synowie ludzcy. 1000 lat bowiem w Twoich oczach jest jak dzień wczorajszy, który minął jak straszna noc. Porywasz ich jakby powodzią, są jak sen i jak trawa, która rośnie o poranku. Rano kwitnie i rośnie, a wieczorem zostaje skoszona i usycha. Giniemy bowiem od Twojego gniewu i jesteśmy przerażeni Twoją zapalczywością. Położyłeś przed sobą nasze nieprawości, nasze skryte grzechy w świetle Twego oblicza. Wszystkie nasze dni przemijają z powodu Twego gniewu, nasze lata nikną jako westchnienie. Liczba naszych dni jest jak jest lat 70. A jeśli sił starczy, lat 80. A to, co w nich najlepsze, to tylko kłopot i cierpienie, bo szybko mijają, a my odlatujemy. Któż zna srogość Twego gniewu? Albo kto, bojąc się Ciebie, zna Twoją zapalczywość? Naucz nas liczyć nasze dni, abyśmy przywiedli serce do mądrości. Powróć, Panie, jak długo jeszcze? Zlituj się nad swymi sługami. Nasyć nas z rana Twoim miłosierdziem, abyśmy mogli się cieszyć i radować przez wszystkie nasze dni. Spraw nam radość według dni, w których nas trafiłeś, według lat, w których zeznaliśmy zła. Niech się okaże Twoim sługom Twoje dzieło, a Twoja chwała i ich synom. Niech dobroć Pana, naszego Boga, będzie z nami i utwierdź wśród nas dzieło naszych rąk. Utwierdź dzieło naszych rąk. Oto Słowo Boże. Czytanie z objawienia świętego Jana Apostoła, rozdział 1, werset od 4 do 8. Jan do 7 kościołów, które są w Azji, łaska wam i pokój od tego, który jest i który był i który ma przyjść, i od 7 duchów, które są przed Jego tronem. I od Jezusa Chrystusa, który jest wiernym świadkiem i pierworodnym z umarłych i władcą królów ziemi, temu, który nas umiłował i obmył nas z naszych grzechów swoją krwią i uczynił nas królami i kapłanami dla Boga, swego Ojca, Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen. Oto przychodzi z obłokami i ujrzy go wszelkie oko, także ci, którzy go przybili. I będą lamentować przed Nim wszystkie plemiona ziemi? Tak. Amen. Ja jestem Alfa i Omega, początek i koniec, mówi Pan, który jest i który był i który ma przyjść, Wszechmogący. Oto Słowo Boże. Amen. Zanim usiądziemy, pochylmy jeszcze nasze głowy do krótkiej modlitwy. Before we take seats, let's bow our heads for a short prayer. Boże Ojcze, przemawiałeś do naszych przodków. God the Father, you spoke with our ancestors. Przemawiałeś przez proroków i Twoich apostołów. You spoke through the prophets and the apostles. Dziękujemy Ci za Twoje słowa, które zostały przez nich spisane dla nas. We are thankful for your words, which were written through them to us. A Tobie dziękujemy dzisiaj za możliwość otwartego dostępu do Twojego Pisma. And we're thankful today for just the possibility of opening your scripture. I prosimy Cię, Panie, o to, żebyśmy mogli dzisiaj dobrze go zrozumieć. Lord, we ask that we may understand it well today.
żebyśmy nie dodawali niczego od siebie. May we never add anything from ourselves. Żebyś przemawiał do swojego ludu przez swojego Ducha Świętego. And speak to your people through your Holy Spirit. Modlimy się o to w imieniu naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. We pray about this in the name of our Savior, Jesus Christ. Amen. Amen. Usiądźcie, proszę. Please take your seats. As always, it is my joy and privilege to be gathered in one building with you and worship one true God. Jak zwykle jest to dla mnie ogromny przywilej i radość, by być z wami w tym samym pomieszczeniu i uwielbiać naszego jedynego prawdziwego Boga. It's truly good to see you all and truly to worship Lord. Naprawdę cieszę się, że mogę z wami was wszystkich widzieć i że mogę z wami wspólnie uwielbiać Pana. Worship God who has so many different attributes. Uwielbiać Pana, który ma tak wiele różnych atrybutów. Which are often rightly compared to facets of the diamond. Które często są słusznie porównywane z różnymi bokami, stronami diamentu. While each facet is a part of the whole diamond. Każda strona jest częścią tego samego diamentu. Yet each facet does not tell the entire story. Ale jednocześnie ta strona nie opowiada nam całej historii. And yet each contributes to the awesomeness and the beautiness of the stone. Ale jednak ma swój udział w tym pięknie, w tej wspaniałości tego kamienia. So it is with the attributes of God. Podobnie jest z atrybutami Boga. There's so many of them and each of them is distinct. Jest ich tak wiele i każdy z nich jest po prostu unikatowy. And all of them are part of the whole. A wszystkie te strony, wszystkie atrybuty Boga są częścią jednego pięknego Boga. And each has its own beauty, but we never take them separately. Każda strona ma swoje piękno, ale przecież nigdy byśmy nie rozdzielali tych stron. They go together, and only when they are together we see something truly awesome. One idą razem w pakiecie i dopiero wtedy, kiedy zobaczymy je wszystkie jednocześnie, to zobaczymy to piękno. And for that very reason we are doing the sermon series on the attributes of God. I to właśnie dlatego rozpoczęliśmy cykl kazań na temat atrybutów Boga. Who God is? Kim jest Bóg? Why is he like that? Dlaczego on jest taki, jaki jest? How does that impact my life? Jaki to ma wpływ na moje życie? Last time, as Sashko mentioned, we talked about the essence of God. Jak już Sashko powiedział, tydzień temu mówiliśmy na temat samoistności Boga. And the central truth is God does not depend on anyone or anything. I centralną czy kluczową prawdą, którą donosi nam ten atrybut Boga, jest to, że Bóg nie zależy od nikogo i od niczego. But everyone and everything depends on him. Ale wszyscy i wszystko zależy od niego. And today, as Sashko has mentioned, we are going to go maybe even deeper, who knows? Jak Sashko już powiedział, dzisiaj pójdziemy być może nawet jeszcze głębiej. For someone it might be even more complicated subject, for someone it is maybe an easier subject. Być może dla niektórych to będzie temat trudniejszy niż ten poprzedni, dla innych być może to będzie łatwiejsze. The eternality of God. Ale dzisiaj rozpatrujemy temat wieczności Boga. And we're going to use Psalm 90 for that purpose. I do tego celu używać będziemy Psalmu 90. So if you have your Bibles, please open it. We will go through it. Jeśli macie swoje Biblię otwarte, to możecie trzymać je otwarte. I think Psalm 90 is the clearest picture of the eternality of God in the Bible. Uważam, że Psalm 90 jest takim najbardziej zrozumiałym obrazem tego, czym jest wieczność Boga. And here is an interesting fact for you. It was not written by David or the group of people lived around David's time. Zacznijmy od ciekawego faktu o tym psalmie. Ten psalm nie był napisany jak większość psalmów przez króla Dawida. It is the oldest psalm in the Bible. Jest to najstarszy psalm w Biblii. And it was written by Moses. I został on napisany przez Mojżesza. Guess when? Zgadnijcie kiedy. Any guesses? Jakieś pomysły? Okay, we don't have time. I'll proceed forward. They were wandering in the desert. Odpowiem sam. Wtedy, kiedy Izrael był na pustyni. But I like how active you are this morning. Cieszę się, że jesteście bardzo dzisiaj aktywni. There's so many things we can take from that oldest psalm and apply it in our modern life. Jest tyle rzeczy, które można wziąć z tego starego, starożytniego psalmu, które wciąż można dzisiaj zastosować do naszego życia. We will see that later on in the sermon. Zobaczymy to za chwilę. If I asked you
How was your week? Gdybym zapytał cię o to, jak minął ci tydzień. Now you need to be active. How was your week? Potrzebuję, żebyście byli aktywni. Jak wam minął tydzień? What would you answer? Co byście odpowiedzieli? One word. Jednym słowem. Anyone? Fast, good. Szybko, tak. Anything else? Coś jeszcze? Okay. Good. If I, again, no time. I could play that game for longer, but sure. I could probably guess that all of you were busy during the week. Mogę też zgadywać, że domyślam się, że większość z was była dość zajęta w ciągu tygodnia. And that's exactly why it was okay and quick, because you were busy. To właśnie dlatego ten tydzień był okay, ten tydzień minął wam szybko, bo byliście zajęci. We're always running from one thing to another, we're always living in a moment, always in a rush. Ciągle się gdzieś spieszymy, ciągle jesteśmy w jakimś pośpiechu. In addition, our culture demands instant gratification for our work. Nasza kultura, ona wynagradza nam, wynagradza nas za naszą pracę. And it's so hard to actually not become blind in the middle of all of that to what's going to matter 15 billion years from now. I bardzo ciężko jest po prostu w tym wszystkim pamiętać o tym, co tak naprawdę będzie miało znaczenie za 50 miliardów lat od dzisiaj. When was the last time you thought about 15 billion years from now? Kiedy po raz ostatni myśleliście o tym, co wydarzy się za 50 miliardów lat? You're smiling because it's just so strange for us to think about such numbers. Uśmiechacie się, ponieważ dla nas jest to naprawdę rzeczą dziwną, żeby myśleć o takiej ilości czasu. But here's the question. When do we think about 15 billion years? Ale o to pytanie. Kiedy myślimy o czymś takim. And using Psalm 90, I want us to see five truths about the eternality of God. Używając Psalmu 90, chciałbym przybliżyć nam pięć prawd, które mówią nam o wieczności Boga. And they're all connected with each other. One wszystkie są powiązane ze sobą. And you will see how they're just piling on top of each other. I zobaczycie po prostu, jak one się nakładają jedna na drugą. If one is true, then the second one is true. If the second one is true, then the third one is true. So on. Współzależne. Jeśli pierwsza jest prawdziwa, no to wtedy druga też musi być prawdziwa i tak dalej. And they will result in huge implications for our life. I w wyniku tych praw zobaczymy, że to będzie miało ogromny wpływ na nasze życie. So let's not waste our time. Truth number one. Dobrze, nie będziemy marnować już więcej czasu. Prawda numer jeden. Because God is real. Ponieważ Bóg jest wieczny, He is eternally perfect. On jest wiecznie doskonały. Okay, Psalm number 90, verse 2. Psalm 90, werset 2 mówi: Before the mountains were brought forth, or ever you had formed the earth and the world, from everlasting to everlasting, you are God. Zanim zrodziły się góry, zanim ukształtowałeś ziemię i świat, od wieków na wieki, Ty jesteś Bogiem. What does it mean from everlasting to everlasting? Mogę zobaczyć angielski tekst. Everlasting to everlasting, you're God. Mm-hmm. Dobrze, w naszej polskiej... Aha, przepraszam, to jest od wieków na wieki. Co to znaczy? We don't talk like that. Nie mówimy tak, nie używamy takich That's why Sasko had a problem just a second ago. Dlatego Sasko miał przez chwilę problem. Because what we would say would be from the beginning till the end. Ponieważ dzisiaj powiedzielibyśmy od początku do końca. But that's it, you can't say that about God. Ale tego nie można powiedzieć odnośnie Boga. Because God has no beginning. Ponieważ Bóg nie ma początku. If someone asks you how old is God? Gdyby ktoś zadał wam pytanie, ile Bóg ma lat? How would you answer that question? Jakbyście na nie odpowiedzieli? Someone answered me once, God is as old today as he ever was. Ktoś kiedyś podzielił się ze mną taką odpowiedzią na to pytanie, że Bóg dzisiaj jest tak stary, jak był wczoraj, przedwczoraj i zawsze. See, zawsze. We had the beginning. There was a moment when we didn't exist and then We started to exist. My ludzie mamy swój początek. Był czas, kiedy nie istnieliśmy, potem w pewnym momencie pojawiliśmy się. We celebrate our birthdays. Someone doesn't like that day. Someone does. Obchodzimy nasze urodziny. Niektórzy lubią to święto bardziej, inni mniej. Yeah, we still have it, right? Ale wciąż go mamy. But not God. Ale nie w przypadku Boga. And what's even more mind-blowing, He doesn't have and either. To, co jest jeszcze bardziej zaskakujące, to jest to, że on także nie ma końca. Verse 3. You return man to dust.
werset trzeci. Obracasz człowieka w proch. See, man was created from the dust and it goes back to dust. Człowiek był z prochu stworzony i on też wraca do prochu. But not God. Ale nie Bóg. It doesn't have end. On nie ma końca. And if you really want to have a headache, jeśli chcecie naprawdę, żeby was rozbolała się głowa, go with me to verse 4, please. Przeczytajcie werset czwarty. For a thousand years in your sight are but like yesterday when it is past, or as a watch in the night. Tysiąc lat bowiem w twoich oczach jest jak dzień wczorajszy, który minął jak straż nocna. Psalm 90 also says that our God is Lord over time. Psalm 90 mówi nam także o tym, że nasz Bóg jest Panem czasu. And he's just beyond time in such a way that 1,000 years are like few hours of watch for him. On jest poza czasem i to wygląda tak, że w wyniku tego 1,000 lat dla niego jest po prostu mgnieniem. Think about what has happened in the past 1,000 years. Pomyślcie o tym wszystkim, co się wydarzyło w przeciągu ostatniego 1,000 lat. I'll help you. Second World War, First World War. Pomogę wam. Pierwsza, druga wojna światowa. They happen only in a kind of around 100 years from now. To wydarzyło się jakieś tam 100 lat temu. The electric light was invented 141 years ago. Prąd był wynaleziony tylko 140 lat temu. And that's quite a bit of time, but is it? I to wydawałoby się już dawno temu, ale tak naprawdę czy to jest jakiś dłuższy czas? Protestant Reformation 500 years ago. Reformacja protestancka miała miejsce 500 lat temu. We're thinking Martin Luther and John Calvin. Wow, they're so old, so long time ago. Myślimy o Marcinie Lutrze, o Janie Kalwinie i myślimy sobie, że to działo się po prostu już bardzo, bardzo dawno. Ladies and gentlemen, Jesus Christ came to live on this earth only 2020 years ago. Jezus Chrystus przyszedł na ten świat, żeby w nim zamieszkać 2020 lat temu. And for God that is just like few hours at night. Dla Boga to jest coś, co dla nas jest być może kilkoma godzinami w ciągu nocy. Because he's Lord over time and he's unchanging throughout the time. Ponieważ on jest Panem nad czasem i on się też nie zmienia dlatego, że czas na niego jakoś tam działa. From everlasting to everlasting, God is God. Od wieków na wieki ty jesteś Bogiem. And all of his attributes do not change over the time. I wszystkie te jego atrybuty, te cechy, one się nie zmieniają z czasem. Our attributes change with time. Nasze cechy się zmieniają. We think differently, we speak differently. Z czasem zaczynamy inaczej myśleć, zaczynamy inaczej mówić. We can do a lot more things at 29 than when we were 9. W wieku 29 lat możemy robić o wiele więcej rzeczy niż kiedy mieliśmy tylko 9 lat. But God is not like that. Ale Bóg nie jest taki. God is eternal. Bóg jest wieczny. And all of his attributes are eternal. I wszystkie jego cechy są wieczne. And that's what I want us to have on the back of our mind when we go through this sermon series. I chciałbym, żebyście o tym pamiętali, kiedy będziemy studiować wszystkie kolejne tematy w naszych kazaniach. Think about that. He knows all things. Pomyślcie o tym. Bóg wszystko wie. Which means he never forgets anything. To znaczy, że on nigdy o niczym nie and zapomina. He never learns anything. I nigdy niczego nowego się nie dowiaduje. He knows things at all times. On wie rzeczy ze wszystkich czasów. He is all powerful. On jest wszechmogący. Which means that he will never become weaker. He will never become stronger. To znaczy, że nigdy on nie stanie się słabszy lub silniejszy. Our God is unchanging throughout the time. Nasz Bóg jest niezmienny na przeciągu wszystkich wieków. And that's really good because we don't have to worry about God changing for worse one day. I to jest wspaniała wiadomość, ponieważ nie musimy się martwić o to, że Bóg zmieni się na gorsze. That would be pretty bad. To byłoby słabe. But that also means that he'll never change for better. Ale to także znaczy, że on nigdy nie zmieni się na lepsze. You say, wait a second, why not for better? Change for better is good. Dlaczego nie? Przecież zmiana na lepsze jest zawsze dobra. For us, yes, not for God. Dla nas tak, dla Boga nie. Because that would mean that he was not perfect in the first place. Ponieważ to znaczyłoby, że on wcześniej był gorszy. And God is perfect. A Bóg jest doskonały. He's perfect today as he was perfect billion years ago. Jest doskonały dzisiaj tak samo jak był doskonały miliard lat temu. And billion years from now he will be as perfect as he is today. I miliard lat od dzisiaj będzie tak samo doskonały. God is eternally perfect. Bóg jest doskonale wieczny. That's truth number one, but think what comes from that. Jest to prawda pierwsza, ale zastanówcie się, co wypływa z tej prawdy. Truth number two. Prawda numer dwa. Sin against God is eternally serious. Grzech przeciwko Bogu jest wiecznie poważny. See, Moses
contemplates on the eternality of God. Mojżesz myśli na temat wieczności Boga. In verses 1 to 6. W wersetach od 1 do 6. And then goes God, if that's who you are. A potem on mówi, Boże, jeśli to, że tak ty rzeczywiście jesteś. He goes to verses 7 and 8. Wersety 7 i 8. We are brought to an end by your anger, and by your wrath we are displayed. You have set our iniquities before you, our secret sins are in the light of your presence. Giniemy bowiem od Twego gniewu, jesteśmy przerażeni Twoją zapalczywością. Położyłeś przed sobą nasze nieprawości, nasze skryte grzechy w świetle Twego oblicza. None of our sins are hidden before God. Żaden z naszych grzechów nie jest schowany, nie jest ukryty przed Bogiem. And God treats each and every one of them seriously. I Bóg traktuje każdy z nich, każdy z tych grzechów, poważnie. Think about Psalm 90 and the context. Pomyślcie o tym Psalmie 90 w jego kontekście. Moses and the entire nation are wandering in a desert. Why? Mojżesz i cały ten naród błąkają po pustyni. Dlaczego? Because they had to enter the promised land which God has prepared for them. Ponieważ mieli wkroczyć do ziemi obiecanej, którą Bóg dla nich przygotował, but they didn't do it. Ale tego się nie stało. God said, go ahead, take it, it's yours. Bóg powiedział, proszę bardzo, idźcie, ziemia jest wasza. But they didn't trust him. Ale oni nie ufali jemu. They disobeyed him. Oni byli nieposłuszni wobec niego. They sinned against God. Zgrzeszyli przeciwko niemu. And then God says, okay, as the result of your sin, you're going to wander in a desert until the entire generation dies. I dlatego Bóg mówi, okej, dobra, to w wyniku tego będziecie błąkać po pustyni, nie wejdziecie do tej ziemi obiecanej, dopóki nie wymrze całe to pokolenie. So many people did not receive the blessing of the promised land. Tyle ludzi nie otrzymało błogosławieństwa ziemi obiecanej. Because of their sin. Ze względu na ich grzech. Do you see the implications of Psalm 90, the oldest psalm of the Bible, for us? Czy widzicie, jakie są konsekwencje tego psalmu i tego, jaki jest Bóg, kim jesteśmy my, w naszym życiu dzisiaj? Number one, there is no point to hide our sins before God. Po pierwsze, nie ma sensu ukrywać nasze grzechy przed Bogiem. We can't hide anything from him. Niczego nie możemy przed nim ukryć. And that's exactly why we come on Sunday and repent, because we sin and it's just not wise to hide things. Dokładnie dlatego gromadzimy się tutaj co niedziela i okazujemy skruchę za nasze grzechy, ponieważ nie byłoby to mądre próbować ukrywać nasze grzechy przed Bogiem. And the word wise is actually a very gentle word that I used right now. Niemądre to jest tak bardzo, bardzo miękkie słowo. Second thing, every sin is serious. Po drugie, każdy grzech jest poważny. There are no light sins. Nie ma czegoś takiego jak grzech lekki. Every sin in our life takes away the blessing which God has prepared for us. Każdy grzech w naszym życiu odbiera nam błogosławieństwa, które Bóg dla nas przygotował. Just like with the Israelites. Tak samo jak to było z Izraelitami. They meant to inhabit the promised land. Oni mieli odziedziczyć ziemię obiecaną. But their sin robbed it from them for 40 years. Ale ich grzech okradł ich z tego przywileju na 40 lat. Resulting in a death for the entire generation. W wyniku czego całe pokolenie wymarło. And that's the same with us. Dokładnie tak samo jest z nami dzisiaj. Why do we die? Dlaczego my umieramy? Sicknesses, problems, pain and suffering. Choroby, problemy, ból, cierpienie. You know the answer. Wiecie, jaka jest odpowiedź? One word. Jedno słowo. Three letters in English. Trzy litery w języku angielskim, chyba 7 w języku polskim. Grzech. 6. Sin. Liter grzech. Sin. We are all sinners. Wszyscy jesteśmy grzesznikami. We have to realize that eternally perfect God treats every sin eternally serious. Musimy sobie uświadomić to, że Bóg, wiecznie doskonały Bóg, traktuje grzech poważnie i też wiecznie. And if that is true, then truth number three. Jeśli ta prawda czy to twierdzenie jest prawdą, no to wtedy możemy przejść do prawdy numer 3. The wrath of God is eternally real. Gniew Boży jest wiecznie realny. So look at the words wrath and anger in these passages. Popatrzmy na słowa gniew i zapalczywość chyba u nas. Verse 7, for example. Werset 7. We are brought to an end by your anger, and by your wrath we are dismayed.
Giniemy bowiem od Twego gniewu i jesteśmy przerażeni Twoją zapalczywością. Verse 9. Werset 9. For all our days pass away under your wrath. Wszystkie nasze dni przemijają z powodu Twego gniewu. 11. Werset 11. Who considers the power of your anger and by your wrath according to the fear of your? Kto zna srogość Twego gniewu? Albo kto bojąc się Ciebie zna Twoją zapalczywość? Spoiler alert. Będzie to trochę spoiler. We are going to have an entire sermon on the wrath of God. Bo jeśli chodzi o gniew Boży, to będzie to osobny temat, osobne kazanie. I'm really excited about it. Bardzo się na to cieszę. I'll not tell you when so that you come. Nie powiem wam, kiedy będzie ten temat, żebyście przyszli. But I'm not going to spend a lot of time in here. But think about it with me for a second. Zastanówcie się nad tym ze mną przez chwilkę. If God is eternally perfect, jeśli Bóg jest wiecznie doskonały, all of his attributes are eternal. Wszystkie jego cechy są wieczne. One of his attributes is wrath. Jednym z jego atrybutów jest gniew. And what do we have? Więc co wtedy? The wrath of God is eternal. Gniew Boży jest także wieczny. That's the when the Bible speaks of hell, it never speaks of it as a temporary place. Kiedy Biblia mówi o piekle, nigdy nie mówi o piekle jako o czymś tymczasowym. That's a huge lie that is so popular in this country. To jest ogromna nieprawda, ogromne kłamstwo, które jest w tym kraju bardzo popularne. Bible says it's going to last forever and ever. Biblia mówi, że ten gniew będzie trwał od wieków na wieki. Just like one ever is not enough. Od wieków na wieki, tak jakby po prostu jednego słowa na wieki nie wystarczyło. And sinners in hell will be there for millions and billions years. Grzesznicy w piekle będą tam przebywać przez miliony, miliardy lat. At the end of which, po czym, they will realize that they are no closer to an end than when they just started. Uświadomią sobie, że wcale nie dążą do jakiegoś końca. And so Moses, seeing all of that, seeing the wrath of God, goes to verse 13. I Mojżesz, mając ten cały obraz Boga przed sobą, and he says, return, O Lord, how long? Have pity on your servants. W wersecie 13 błaga, powróć, Panie, jak długo jeszcze? Zlituj się nad swymi sługami. Satisfy us in the morning with your steadfast love, that we may rejoice and be glad all our days. Nasyć nas z rana Twoim miłosierdziem, abyśmy mogli się cieszyć i radować przez wszystkie nasze dni. Do you see the contrast here? Czy widzicie kontrast? Moses sees the eternality of the wrath of God and how serious the sin is. Mojżesz widzi, jak poważny jest grzech człowieka i w świetle gniewu Bożego. What does that make him do? I do czego to jego skłania? It makes him beg for the eternality of love from God. W wyniku uświadomienia sobie tego, on zaczyna błagać Boga o litość, the o jego miłość. The word steadfast here literally means never ending. Steadfast love. Zlituj się nad swymi sługami jeszcze. Nasyć nas z rana, 14 werset, tak, początek. Nasyć nas z rana Twoim miłosierdziem. W polskiej wersji to jest miłosierdzie niewieczne. Right, in English it's steadfast love. W angielskiej Biblii to jest wieczne miłosierdzie. Sermon is in English, we'll go with English version. Możemy sprawdzić jakieś inne tłumaczenia później, ale zakładamy, wiemy, że to jest miłosierdzie wieczne, tak samo jak gniew Boga jest wieczny. Yeah. If God is eternally perfect, jeśli Bóg jest wiecznie doskonały, and sin is eternally serious, a grzech jest wiecznie poważny, and the wrath of God is eternally real, a gniew Boży jest wiecznie realny, then truth number four, to z tego wypływa prawda numer 4, the salvation from God is eternally sealed. Zbawienie od Boga, zbawienie Boże jest wiecznie zapieczętowane. Where did I take that from? How did I get it? Okay, skąd to wziąłem? Well, the right answer is always Jesus Christ. Poprawna odpowiedź, jak zawsze, brzmi od Jezusa Chrystusa. Psalm 90 points us to Jesus Christ. Psalm 90 wskazuje nam na Niego. This eternally perfect God has made a way for us to be reconciled with Him. Ten wiecznie doskonały Bóg zapewnił nam, ludziom, sposób na pojednanie się z Nim. And He sent His Son, Jesus, who lived a life none of us could ever live. Life without sin.
On zesłał swojego syna na ziemię po to, żeby on żył, prowadził życie, które nikt z nas nigdy nie mógłby prowadzić. And though he didn't have to die because he was sinless, he chose to die for us. I chociaż on nie musiał umierać, ponieważ był bezgrzeszny, on postanowił umrzeć. And then he rose from the grave, conquering death and sin, so that anyone who trusts the Lord and turns away from sin. Potem on zmartwychwstał, pokonał śmierć po to, żeby każdy, kto odwróci się od grzechu, mógłby być zbawiony. And that's like the best news. Jest to najwspanialsza wiadomość. And I don't care if you're a Christian, you're thinking, well, okay, I've done that, that's not for me. Jeśli jesteś chrześcijaninem, myślisz sobie, no dobra, ale ja już to zrobiłem, to pewnie nie jest dla mnie. Because this gospel is for you as well. Pamiętaj, że Ewangelia jest także dla ciebie. We need the gospel which brings eternal salvation at every moment of our life. Chrześcijanie potrzebują Ewangelii w każdej chwili swojego życia. And it is eternal, you can never lose it. Jest Ewangelia, czy zbawienie? Salvation. Zbawienie jest wieczne, nigdy nie można go utracić. Because it's not based on you or what you have done. Ponieważ nie zależy, nie jest bazowane na tym, co ty uczyniłeś. It's based on the eternally perfect God. Ale jest zależne od wiecznie doskonałego Boga. Which leads me to my final point. Co prowadzi mnie do mojego końcowego argumentu? Truth number five. We like five points in this church. Do prawdy numer 5 w tym kościele uwielbiamy wszystko, co ma 5 punktów. Salvation from God is eternally satisfying. Zbawienie Boże jest wiecznie satysfakcjonujące. Just think about heaven with me for a moment. Pomyślcie o niebie ze mną. We talked about hell. I think it's right to talk about heaven in the same sermon. Rozmawialiśmy już o piekle, więc to chyba będzie fair, jeśli jeszcze porozmawiamy o niebie. I think a lot of people, including Christians, think that heaven is going to be boring. Wiele ludzi, włącznie z niektórymi chrześcijanami, uważa, że w niebie będzie nudno. Like we imagine the soft jazz playing everywhere. Być może wyobrażamy sobie jakiś taki lekki jazzik, który tam brzmi w tle. We're walking very slowly there. Wszyscy tak wolnie sobie spacerują. We're eating grapes, sitting on the clouds. Siedzimy sobie na chmurkach i zajadamy się winogronami. I've also heard that kids are not going to be in heaven because there is no chaos there. Podobno nie będzie tam dzieci, bo nie ma tam chaosu. And also we often imagine the choir, right? We're singing in the choir, never-ending choir practice. Albo często sobie wyobrażamy chór, tak? Chór aniołów, który śpiewa i ten śpiew się nigdy nie kończy i to jest taka wieczna jakby próba chóru. Well, that sounds exciting. No to super ekscytujące. If you're thinking about heaven in that way, I'll tell you it's not going to be like. Jeśli myślicie o niebie rzeczywiście w ten sposób, to powiem wam, że nie będzie to tak wyglądało. We will be enjoying our eternally perfect God forever. Będziemy się wiecznie cieszyć naszym wiecznie doskonałym Bogiem. If God is eternal and He is, jeśli Bóg jest wieczny, and a He's jest, perfect, jeśli jest doskonały, then 1,000 years from now, to za 1,000 lat od dzisiaj, there will be still more perfection and goodness that we have not discovered, and we will enjoy it. W nim będzie wciąż tyle samo, ta cała pełnia doskonałości, której jeszcze wciąż pewnie nie odkryjemy i będziemy wciąż tym się cieszyć. 10,000 years from now. Za 10 lat od dzisiaj. Still more perfection and goodness. Wciąż będzie ta pełnia doskonałości i dobroci. And our joy will increase in Him more and more and more. I nasza radość w Nim będzie tylko wzrastać. It's like kids who get a new toy. Być może tak, trochę tak jak z dzieckiem, które dostaje nową zabawkę. Well, it's not like with kids, but it's a good example. So you'll see. Nie do końca, ale spróbuję użyć tej ilustracji. Kids get a new, children get a new toy. They play with it for a week, for a month at best. Dzieci dostają jakąś nową zabawkę, bawią się z nią przez kilka tygodni, no być może w lepszym przypadku przez kilka miesięcy. And then they get bored of it. I potem już ona im się znudziła. Right? They want newer toys. Jej nie chcą, chcą jakiejś nowszej zabawki. We in our life, adults. Do exactly the same. We always want newer, better, faster, more expensive. My dorośli wcale niczym się nie różnimy. Każdym razem chcemy nowszych rzeczy, szybszych, nowszej marki. That's okay. But why do we do that? I to jest okay. Ale dlaczego tak jest? Because everything in our life fades with time. Ponieważ wszystko w naszym życiu zanika z czasem. Everything but not God.
wszystko oprócz Boga. You will never be bored with eternally perfect God. Nigdy nie będziemy znudzeni wiecznie doskonałym Bogiem. How can I explain that better? Nie wiem, jak to lepiej wytłumaczyć. Imagine you are hungry, like you have never been that hungry. Wyobraźcie sobie, że jesteście bardzo głodni, jeszcze nigdy w życiu nie byliście tak bardzo głodni. Like you can, you know, your saliva in your mouth, you're just dribbling and you're really hungry. Już się ślinicie, cieknie wam ślina. And someone has prepared your favorite meal. I ktoś wam przygotował waszą ulubioną potrawę. Like your the meal that you can eat everywhere at all times, your favorite meal. Potrawę, którą możecie jeść przez no wiecznie, tak? Wasza ulubiona potrawa. And so that moment when you cut a piece of that meal and you put it in your mouth. I w tej chwili, kiedy bierzecie kawałek tego jedzenia, wkładacie sobie do ust. And remember, you're very hungry. Pamiętajcie, jesteście bardzo głodni. And those fireworks that, you know, suddenly appear and the flavors and the joy you get. W głowie pojawiają się te wszystkie fajerwerki i czujecie tą radość, która towarzyszy. And the satisfaction you have in that moment. I tą satysfakcję, której doświadczacie w ten moment. That's what it's going to be like from the moment you see God. Dokładnie. Tak to będzie od chwili, kiedy zobaczycie Boga. Forever and ever and ever and it will never fade. I wiecznie, na wieki, to nigdy nie zaniknie. How does that change our life today? Jak to wszystko zmienia nasze życie dzisiaj? Charles Spurgeon. Time is short, eternity is long. It is only reasonable that a short life will be lived in light of eternity. Znany angielski, XIX-wieczny kaznodzieja Charles Spurgeon powiedział takie słowa. Czas jest krótki, wieczność jest długa i miałoby to sens, gdyby nasze krótkie życie było przeżyte w świetle jego wieczności. If all these things are true, then live today for what's going to matter 15 billion years from now. Jeśli te wszystkie rzeczy są prawdziwe, to dzisiaj chcę żyć tak, żeby moje życie 15 miliardów lat, za 15 miliardów lat miało znaczenie. Verse 12, so teach us a number of our days that we may get a heart of wisdom. Werset 12 naszego psalmu, naucz nas liczyć nasze dni, abyśmy przywiedli serce do mądrości. Stephen Lawson likes to repeat, only one life soon will be passed, only what matters for Christ will last. Pastor Stephen Lawson lubi powtarzać, że nasze życie wkrótce przeminie, ale pozostanie to, co było uczynione dla Chrystusa. Kiedy wiesz, że Bóg jest wieczny, a twój czas tutaj na ziemi jest ograniczony, to zmienia perspektywę na życie. Suddenly how much money you make is not that important. Nagle ta kwota pieniędzy, którą zarabiasz, nie jest już taka ważna. What you do with those money is? Ale to, co już robisz z tymi pieniędzmi, ma znaczenie. All the things around you, they fade. Te wszystkie rzeczy, które są wokół ciebie, one zanikają. The people around you suddenly become so valuable. Ale ludzie wokół ciebie nagle stają się tacy ważni, wartościowi. And the knowledge of God turns far more important than all your achievements. A poznanie Boga staje się o wiele bardziej znaczące niż wszystkie twoje osiągnięcia. Live today for what will last forever. Żyj tak, dlatego, ponieważ to będzie miało żyć trzeba tak, żeby to miało znaczenie wiecznie. And as you do it with hope. I trzeba prowadzić życie z nadzieją. Moses says in verse 1. W wersecie pierwszym Mojżesz mówi: Lord, you have been our dwelling place in all generations. Panie, ty byłeś naszą ucieczką z pokolenia na pokolenie. Moses goes through the desert with no home. Mojżesz idzie przez pustynię bez domu. And he looks at God and he says, Lord, you are my home. On patrzy na Boga i mówi, Panie, ty jesteś moją ucieczką. You are my home right now and forever. Ty jesteś moim domem od dzisiaj i na zawsze. And that's the beauty of the eternality of God. I to jest piękno wieczności Bożej. For everyone who trusts in him, pain and suffering, insecurity and death. A jeśli jemu ufamy, to ból, cierpienie, niepewność, śmierć. They're not going to be forever. Będziemy pamiętać, że te rzeczy nie są wieczne. There will be time when this eternally perfect God will place in your heart joy which will never end. Nastąpi czas, kiedy wiecznie doskonały Bóg da tobie w serce radość, która będzie nieskończona. Let's pray. Módlmy się. Lord, we thank you so much for every single word in Psalm 90.
Panie, dziękujemy Ci za każde słowo zapisane w Psalmie 90. We want to live by it and we want to truly believe in it. Panie, chcemy żyć zgodnie z tym słowem i chcemy prawdziwie w niego wierzyć. Lord, help us to number our days so that we don't waste our time in wilderness. Pomóż nam, Panie, tak liczyć nasze dni, abyśmy nie marnowali czasu na pustyni. Help us to live with the perspective of eternity. Pomóż nam, Panie, żyć z perspektywą wieczności. We are thankful that you are eternal. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że Ty jesteś wieczny. You're unchangeable throughout time. Jesteś niezmienny przez wszystkie wieki. And as we go through our life today, help us to have that hope, because it comes only from you. I pomóż nam, Panie, bądź z nami, kiedy kroczymy przez życie, ponieważ cała nasza pomoc przychodzi tylko od Ciebie. In Jesus' name we pray. Amen. Modlimy się o to w imieniu Jezusa. Amen. Jak zwykle po kazaniu następuje czas. Nabożeństwo jest dialogiem. As always, right after the sermon, we have the time. Bóg przemawia do nas, my opowiadamy. The entire service is the dialogue. God speaks to us, we speak to Him. I teraz jest właśnie taki czas. And exactly right now we have this time. W waszych czarnych świetnikach na początku jest kredo apostolskie. In your folders, black and red, you have the Apostles' Creed. I chciałbym was prosić o to, żebyście go otworzyli i teraz będziemy wyznawać naszą wiarę. Czas, żebyśmy my coś powiedzieli teraz. Please open it. We will confess our faith right now. We will say something. Są to prawdy, które Kościół chrześcijański wierzy od samego początku. Those are the truths that the Christian Church believes from the very beginning. Są prawdy niezmienne. Those are unchangeable truths. I podobnie jak prawdy o naszym Bogu, jak atrybuty naszego Boga, to są rzeczy wieczne. And similarly, like attributes of our God, these are the things that are eternal. Na przestrzeni wieków pojawiały się nowe wyznania wiary, katechizmy. Throughout generations, there have been emerging new catechisms and confessions of faith. Ale to nie znaczy, że poprzednie są nieprawdziwe. But it doesn't mean that the previous ones were not true. Kredo apostolskie nie zostało napisane przez apostołów. Apostles' Creed was not written by the apostles. Ale zawarte w nim są wszystkie prawdy, których nauczali apostołowie. Najważniejsze prawdy. It contains all the most important truth which were taught by the apostles. Więc powstańmy teraz, proszę. So let's stand up. I połączmy się z Kościołem na całym świecie i złóżmy wyznanie naszej wiary. Tonight with the church around the whole world confessing our faith. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, umęczon pod Poncjuszem Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebiony, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Zaśpiewajmy kolejną pieśń, duszo ma Pana chwały. We're going to sing the following song, Bless the Lord of My Soul. Duszo ma Pana chwały.
Za chwilę będziemy się modlić. In a moment we're going to pray. Zwykle robimy to tak, że spędzamy trochę czasu w ciszy. We normally spend some time in silence. W waszych programach jest cała lista potrzeb, o które my modlimy się. In your programs you can find the entire list of the prayer requests. Ale możesz także wykorzystać ten czas po to, żeby modlić się o te rzeczy, które Bóg ci kładzie na serce, być może rzeczy, o których zacząłeś myśleć w trakcie kazania. You can use some time to pray about things which God lays on your heart, maybe some things that you started to think about during the sermon. A na zakończenie pomodlimy się, ja się pomodlę, poprowadzę nas w modlitwie, po czym zaproszę was do wspólnego odmówienia modlitwy Pańskiej, Ojcze nasz. At the end, I'm going to lead us in a prayer and we will all together pray with the Lord's Prayer. Często cytowany w naszym kościele pastor prezbiteriański R.C. Sproul. R.C. Sproul, who is often quoted in our church, Presbyterian minister. Komentując modlitwę pańską, zwraca naszą uwagę na jedną linijkę tam. By commenting the Lord's Prayer, it points our attention to one of the lines there. Kiedy prosimy Boga o to, żeby On przebaczył nam grzechy tak, jak my przebaczamy naszym winowajcom. When we ask Lord to forgive our sins as we forgive those who sin against us. I On nazywa tą linijkę przerażającym warunkiem. He calls that line frightening gift. I mówi tak, gdyby nasz Ojciec w niebie wybaczał nam dokładnie w takim stopniu, w jakim my udzielamy ludziom naszego przebaczenia. And he says, if our Father in heaven gave the forgiveness to us in the same level as we forgive people, to bylibyśmy skończeni. We would have been done. Całe szczęście, że Jezusowi chodzi tutaj bardziej o aspiracje. Well, it's really good that Jesus is talking about the aspirations niż, here. Niż o wymóg. Rather than the requirements. Jezus twierdzi, że skoro nam jest tak wiele, tak dużo przebaczono, Jesus says, if we have been forgiven so much, to i my także powinniśmy dążyć do tego, że będziemy dużo wybaczać. Then we also have to strive to the fact that we will be forgiven a lot. Pamiętajmy o tym, kiedy modlimy się, kiedy wypowiadamy te słowa. Remember when we pray and when we say those words. Ale także kiedy ktoś potrzebuje naszego wybaczenia. But also when someone requires our forgiveness. Módlmy się. Let's pray. Ojcze, Boże łaski, nieskończonej mocy i chwały, którą okazałeś nam w Jezusie Chrystusie, Synu Twoim. Tobie oddajemy cześć i uwielbiamy imię Twoje za Twoje ojcowskie miłosierdzie. Nie bierzesz bowiem pod uwagę grzechów naszych, a jedynie doskonałe posłuszeństwo Syna swojego. Wezwałeś nas do życia w Królestwie Twoim, abyśmy już więcej nie byli przechodniami,
ale żyli w społeczności z Tobą i wraz ze wszystkimi powołanymi świętymi budowali się na fundamencie apostołów, proroków, ewangelistów i nauczycieli w Kościół Święty oraz wzrastali w ciało Jezusa Chrystusa. Udziel nam Ducha Świętego, abyśmy w Nim i z Jego pomocą pogłębiali wiarę naszą, umacniali się w nadziei życia wiecznego i służyli sobie w miłości. Ustrzeż nas od obojętności i gnuśności. Rozbudź w nas ducha posłuszeństwa i wdzięczności, abyśmy pokornie odpowiadali każdego dnia na wezwanie Twoje do korzystania z darów zbawienia wiecznego. Niechaj sprawy tego świata nie przesłaniają nam celu naszego życia. Ucz nas szukać Królestwa Twojego i sprawiedliwości Jego. Błogosław Kościół swój na całej ziemi. Daj wszystkim ludziom poznanie, że jedynym kamieniem węgielnym i głową Kościoła jest Chrystus, Zbawiciel i Pośrednik nasz jedyny. Prowadź nas przez Słowo swoje i ukształtuj z nas sobie mieszkanie. Błogosław naszą wspólnotę, domy i rodziny, życie, pracę i naukę, abyśmy jako sól tej ziemi żyli na chwałę świętego imienia Twojego. Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, który nauczył nas modlić się tak. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wchodź nas na pokuszenie, a nas zbaw ode złego, bo Twoje jest królestwo, potęga i chwała na wieki wieków. Amen. Powstańmy proszę do ostatniej pieśni końcowej Zmartwychwstał Pan.
się rozejdziemy, zanim zakończymy nasze nabożeństwo, kilka ogłoszeń. Before we finish and leave, there are a few announcements. W tym tygodniu mamy dwa spotkania w czwartek, jak zwykle. As always, we have two meetings on Thursday. Odbywają się one tutaj, więc serdecznie na nie zapraszamy. Take place here, so you're very welcome. Pierwsze spotkanie jest w czwartek o 17:30, jest w języku polskim. First meeting on Thursday at 5:30 p.m. in Polish. Jest to spotkanie katechetyczne, studiujemy temat chrześcijaństwa, chrześcijańskich doktryn, to w co my wierzymy jako Kościół. Catechetical meeting. We are studying the doctrines of Christianity, what we believe as the Church. Wspólnie czytamy książkę Bóg Ojciec, Bóg Syn autorstwa znanego walijskiego czy angielskiego pastora Martina Lloyda Jonesa. We are reading the book together, written by Martin Lloyd Jones. Tą książkę można sobie wziąć i przyjść w czwartek. You can take the book and come with it on Thursday. To spotkanie zaczynamy o 17:30, kończymy o 19:00. That meeting we start at 5:30 p.m. We'll finish at 7. Jest krótka przerwa i potem wszyscy mówiący po angielsku rozpoczynają studium Biblii w języku angielskim. There will be a short prayer break and then all the people who speak English start English Bible study. I studiujemy list do Rzymian. We are studying a letter to Romans. Można, jeśli się mówi w dwóch językach, to można przyjść na obydwa spotkania lub tylko na jedno. If you speak in both languages, you can come to both meetings, or if you speak in one language, you can come to one meeting. Zapraszamy także za tydzień. Będziemy rozważać kolejny atrybut Boga. Welcome to join us in a week time. We're going to see the following attribute of God. Za tydzień nabożeństwo poranne o godzinie 11. Next week, morning service at 11 a.m. Dzisiaj po nabożeństwie, jeśli się nigdzie nie śpieszysz, to proszę zostań, zadaj pytania, jeśli jakieś masz odnośnie kościoła lub kazania, które wysłuchałeś. Today, if you're not in a rush, please stay. You can ask questions concerning the church or the sermon. Jest także taki wspólny posiłek zaplanowany, nad którym będziemy pracować po zakończeniu. We're going to have a meal together, which we're going to arrange right after we finish. I być może, jeśli pogoda pozwoli, też przejdziemy się do parku. And maybe if the weather allows us, we will go to the park. Dzień Pański jest takim pięknym dniem, kiedy rodzina Boża może przebywać razem. Lord's Day is a beautiful day where the family of God, they can be together. Ofiary gotówkowe można składać do koszyka przy wyjściu. Cash offerings you can place in envelope and the basket at the end. Lub używać konta kościoła, które jest zapisane w waszych programach. Or you can use a church bank account, which is in your programs. Po wysłuchaniu końcowego błogosławieństwa proszę zaśpiewajmy ostatnią doksologię, ostatni krótki fragment, który jest w waszych programach. After the blessings, let's sing together the doxology, which is written at the very end of the program. I zapraszam na zaplecze, na kawę i herbatę. And you're welcome to join for tea and coffee. Niech ci błogosławi Pan i niech cię strzeże. Niech Pan rozjaśni nad tobą swoje oblicze i niech ci będzie łaskawy. Niech Pan zwróci ku Tobie swoje oblicze i niech da Ci pokój. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace.